W sobotę 6 stycznia tysiące mieszkańców wzięło udział w orszaku Trzech Króli, bydgoszcz informuje. Barwny korowód po raz jedenasty przeszedł ulicami naszego miasta. Na jego czele tradycyjnie stanęli trzej monarchowie, ubrani w kolorowe stroje, reprezentowali trzy kontynenty Afrykę, Azję i Europę. Poruszali się na koniach i wielbłądzie, który jak co roku przybył do naszego miasta z Lubelszczyzny. Za nim podążali przebrani za świty królewskie i mieszkańcy ucharakteryzowani za postacie biblijne. Wśród nich byli także szczudlarze w strojach aniołów. Wolontariusze rozdawali uczestnikom korony, aby każdy mógł poczuć się jak król. Całość poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Przemarsz wyruszył z bazyliki pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w kierunku Starego Rynku. Tam mędrcy i kolędnicy złożyli pokłon świętej rodzinie. Czytaj więcej na informujepl.